Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś rozpoczynamy zupełnie nową przygodę w świecie Underrail. I, moi drodzy, to jest kolejny klasyczny RPG, w którego sobie zagramy. I o tyle, o ile udało mi się usłyszeć, jest to gra dość wymagająca. Więc liczę na wyzwanie. Wiecie już, że ja lubię jako takie wyzwania. Zobaczymy, co urodzi się tutaj tym razem. Ja o samej grze tutaj zbyt wiele opowiadać nie będę, cały opis i ciekawostki informacyjne wrzucę pod, w opisie filmu, tak jak to robiłem do tej pory. A my, moi drodzy, nie przedłużając, spróbujemy się zagłębić w ten świat i zaczniemy oczywiście od stworzenia postaci. I teraz tak, na początku wybieramy sobie poziom trudności. Poziom trudności weźmiemy sobie normalny, dlatego że tu jest napisane, że this is the way the game is meant to be played. A że ja gram w Underrail pierwszy raz, to może nie będę szarżował. Nie będę szarżował. Zaczniemy od normalnego. Tutaj jest też ciekawa rzecz, bo możemy sobie wybrać system doświadczenia, w którym chcemy grać. I teraz mamy standardowy system doświadczenia, w którym jeśli go wybierzemy, zyskujemy doświadczenie za zabijanie przeciwników, wykonywanie zadań i używanie pewnych umiejętności. Natomiast jest też ODT Experience System. Tutaj dostajemy doświadczenie za zbieranie oddities rozrzuconych po świecie i im bardziej wysublimowane znajdujemy, tym im więcej, im bardziej niebezpiecznych terenach, tym więcej punktów doświadczenia dostajemy. Nie dostajemy natomiast punktów doświadczenia za używanie umiejętności i za zabijanie przeciwników, ale nadal dostajemy doświadczenie za wykonywanie zadań. I to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to jest jakby w jakiś sposób unikalne dla tej gry, dlatego w tę stronę pójdziemy. Ok, i mamy standardowe tworzenie postaci. Może nam ono troszeczkę przypominać Fallouta. Stworzenie postaci i przejście tutoriala to jest wszystko, co w tej grze robiłem, tak żeby była jasność. I dlatego już wiem, że zacznę sobie od umiejętności. Bo umiejętności tutaj mają powiązane ze sobą inne umiejętności, bądź bazowe zdolności tutaj. I teraz tak. Ja chciałbym bardzo na pewno rozpocząć od broni. Mamy 120 punktów do rozdania. Ja sobie chciałbym posługiwać, dodam sobie do umiejętności Guns, dlatego że ona tyczy się wszystkich SMG, wszystkich strzelb i energy weapons też, broni energetycznych, więc to jest dla nas, będzie dla nas pożyteczne, nie ma tu takiego rozbicia jak było w Falloutcie. Na pewno dodam sobie do rzucania, dlatego że chciałbym móc utylizować granaty. Wiem, że w grze są dostępne takie granaty jak flashbangi na przykład, więc myślę, że coś takiego może być użyteczne, a że gra, z tego co słyszałem, jest trudna, to wolę mieć na podorędziu jakiegoś asa w rękawie, wolę mieć schowanego, tak na wszelki wypadek. Jak widzę kuszę, to jakoś mi to specjalnie nie pociąga. Melee też nie będę sobie zwiększał. Jakoś nie chcę iść w tę stronę, nie chcę walczyć z bliska, więc odpuszczę to sobie. Mamy tutaj dodge i evasion w defensywnych umiejętnościach. I myślę, że to jest najlepsze, że one są w synergii ze sobą, więc zwiększanie jednego powoduje, dodaje bonusy do drugiego i vice versa. Więc tutaj też sobie dodam po 10 punktów do każdego z nich. O, jak widzicie, teraz zwiększyłem się o jeden w obydwu z nich, bo dodałem, mamy 10% synergii, co jest też fajne i ciekawe. Ok, dalej. Mamy takie umiejętności jak stealth, lockpicking, pickpocketing, traps i hacking. I teraz ja zdecydowałem, że nie chcę grać postacią, która jakoś specjalnie będzie się skupiała na zdolnościach psionicznych, co podobno jest dostępne w grze, co też zresztą można zauważyć tutaj, bo jest podgrupa Psy. Więc hacking sobie odpuszczę, nie będę też zbyt bardzo interesował się inteligencją. Bardziej pójdę w takie fizyczne zdolności, mechaniczne, powiedziałbym. Więc na pewno lockpicking zwiększymy sobie, powiedzmy, do 7. Nie wiem też, jakie są ilości wymagane w grze, więc to jest, ja to wszystko robię na ślepo. Pickpocketing też zwiększę sobie do 7. Pułapki mogą się przydać, dlatego zwiększę sobie do 4 i zobaczymy, co się z tego urodzi. I stealth. Stealth mógłby się przydać oczywiście.
Nie wiemy, co nas będzie czekać. Zwiększę to aż do 10 i zobaczymy, jak się z tym będziemy czuli. Dalej, technologia. I mamy tutaj elektronikę, chemię, biologię, tailoring, to jest no, krawiectwo, jeśli się nie mylę, i mechanikę. I teraz tak. Mechanika jest używana głównie podczas tworzenia rzeczy takich jak bronie, pancerze i pułapki. Elektronika służy do wytwarzania takich rzeczy jak elektroniczne narzędzia i broń elektryczne narzędzia i broń elektryczna. Chemia to są eksplozywy. Biologia pozwala nam ekstraktować substancje z roślin i zwierząt i tworzyć, tworzyć przedmioty takie jak przedmioty do leczenia i do odnawiania energii psi, psionicznej. Nie jestem pewien. I teraz tak, na pewno będziemy chcieli mechanikę, bo tutaj mamy bronię, tworzenie broni, więc to może nam się przydać. Zrobimy sobie na poziomie 10 aż. Zastanawiam się, który z nich odpowiada za tworzenie granatów. Prawdopodobnie będą to eksplozywy, więc do chemii też dodamy sobie 5, a że jest w synergii z biologią. A, to synergia nie zadziała, dopóki nie będziemy mieć tego przynajmniej na 10. Dobrze, niech tak będzie zatem. Dobra, zaraz sobie synergia ładnie ze sobą zadziała. Tworzeniem pancerzy ze skóry czy z materiałów nie będziemy się przejmować, więc tailoring zostawiam tak, jak jest na razie. Psy w ogóle odpuszczam. Nie mam pojęcia, czy robię dobrze, czy robię źle. Po prostu jakoś nie pociąga mnie to i nie chcę w tę stronę pójść. I dalej mamy umiejętności, powiedziałbym miękkie, social skills. I mamy tak, perswazję. I perswazja pomaga nam przekonywać innych do swoich racji w sposób niezbyt violent, nie pamiętam tłumaczenia, w sensie, że nie będziemy się bić, tylko będziemy retoryka, o, że tak, retoryka. Zastraszanie wrogów, to może być ciekawe. I umiejętność, która pozwala, no taki handel po prostu, negocjować lepsze ceny w sklepach. Teraz tak, perswazję w związku z tym dałbym sobie powiedzmy na 6. Obydwa te zastraszanie i mercantile, one mają synergię z perswazją. Więc może nawet pokuszę się o 10. Zastraszanie damy sobie na 5. I negocjacje cen, no niech będzie na 2. Zostaje nam 5 punktów. I teraz w związku z tym, że będziemy głównie strzelać, to ja te punkty rozdysponuję sobie między guns i throwing. 3 do guns, 2 do throwing i powinno być w porządku. I teraz mamy tak, bazę jeszcze. I tutaj trzeba się troszeczkę zastanowić. Mamy tak. Bronie to jest percepcja, jest związana z percepcją, a rzucanie jest związane z dexterity, ze zręcznością. Nie wiem, jakie jest dokładne tłumaczenie, jaka jest dokładna różnica w tłumaczeniu między dexterity a agility. Nie wiem, jak dla mnie obydwie to zręczność, pewnie się czymś różnią, ale zaraz mi to wytkniecie zapewne. W każdym razie tak, siłę zostawiamy. Interesuje nas w związku z tym zapewne percepcja, to na 100% i tutaj 2 punkty dodaję od razu. Zostały mi 3, bo mam tylko 5 do rozdania, ale mamy tutaj inteligencję. Więc inteligencję ja sobie obniżę 1 punkt, co pozwoli mi teraz 2 punkty dodać do dexterity. Mamy też agility i teraz tak, percepcja i dexterity już mamy pokryte sobie tutaj. Dalej mamy Dodge i Evasion, obydwa są związane z Agility, które też sobie, którego nie zwiększyliśmy. No właśnie, i teraz pytanie, czy my chcemy to zwiększać, bo dalej mamy tak, Lockpicking jest z Dexterity, Pickpocketing jest z Dexterity, może tak, że Agility to jest zwinność, a Dexterity to jest zręczność, nie wiem, być może. I wszystkie te 3 są związane z dexterity, które mamy podniesione, więc jest w porządku. Oj, oj, oj. Potem mamy tak, technologia cała jest związana z inteligencją. No niestety, przykro mi, ją obniżyliśmy. I social skills są związane tak z wolą, z siłą lub wolą, czyli domyślam się, że większe brane jest pod uwagę, i z inteligencją.
Więc te wole. It heavily affects the potency of all psi disciplines as well as psi point regeneration. No właśnie, to mnie nie interesuje, więc nie chciałbym tego zwiększać. W związku z tym chyba to agility sobie pomożemy. Strength zwiększa mi capacity. To jest jedyne, co mnie interesuje tak naprawdę w sile. Więc ja sobie siłę delikatnie obniżę. Będziemy w stanie mniej dźwigać, ale zamiast siły zwiększymy sobie constitution, i który odpowiada za nasze zdrowie oczywiście. O, możemy sobie tutaj też wybrać awatar. A tutaj nie będziemy się jakoś specjalnie męczyć, weźmy sobie takiego ziomeczka. Okej. Okay. Czyli tu mamy załatwioną sprawę. Jeśli ogląda mnie ktoś, kto już grał w Under Raila, to zdaje sobie pewnie sprawę, że zrobiłem to zupełnie bez sensu, ale nie wiem, tego zobaczymy. I mamy jeszcze perki. Teraz perkom się trzeba troszeczkę przyjrzeć. Na pewno nie chcę iść na przykład w takiego perka Conditioning, który zmniejsza po prostu wszystkie otrzymywane obrażenia od określonych żywiołów. Obrażenia mechaniczne, cieplne, zimne, cały damage tego typu, który zbieramy. Expertise. Your non-critical crossbow melee and bullet-based firearm attacks deals additional mechanical damage equal to your level, up to maximum 20 bonus damage. To brzmi ciekawie. Na razie sobie to zaznaczę i zobaczymy, co to się dalej będzie działo. Zmniejszenie kary za pancerz. Zmniejsza czas wydawania kradzieży kieszonkowej. I zmniejsza. A okej, okay, zmniejsza szansę na wykrycie, jeśli jesteśmy w. Jeśli jesteśmy ukryci przed celem, którego okradamy. Increases carry capacity by 50. I to teoretycznie mógłbym wziąć, obniżyć sobie. A może nie będę tutaj dalej tego przeglądał? Nie, no dobra, nie będziemy obniżyć sobie capacity. A może? W sensie, może byśmy sobie zwiększyli tutaj capacity, nie szukali dalej, żeby jeszcze bardziej sobie nie mącić w głowie. I w ten sposób moglibyśmy odjąć sobie, powiedzmy, jeszcze jeden od siły i dodać to na przykład do percepcji. No tak, spróbujmy w ten sposób. Nie przejmujmy się tym za wiele. Zobaczymy, co się będzie działo. Jak wiecie, to jest nasz pierwszy raz. Lecimy z tym. Jeszcze tylko jedną rzecz zauważę. Ja zdecydowałem się nie tłumaczyć angielskich dialogów po przeczytaniu ich. Uznałem, że to będzie sztucznie wydłużać film. Jeśli wam to będzie przeszkadzać, to możecie dać mi znać w komentarzach. Spróbujemy osiągnąć jakiś konsensus tutaj. Natomiast zacznę od tego, że będę po prostu odczytywał dialogi, jeśli nie będą mówione, bo też nie jestem pewien, czy tutaj są jakieś talking heady, czy dialogi są w formie mówionej, czy tylko pisanej, więc będę je odczytywał i będziemy sobie lecieć po prostu z wersją angielską. Być może pomyślimy o jakichś tłumaczeniach w wersji napisów, że będę dodawał napisy na ekran, ciężko mi powiedzieć. Zaczniemy od wersji angielskiej i tak sobie polecimy z tym do przodu. Accept. Hadrian Tanner z nami rozmawia. All right, last topic, of course, earthquake repairs. Continue. What's the situation at the South Tunnel? Got to dig deeper to plant the explosives, or we risk more damage to the tunnel? Almost everyone is working shifts up there. Shouldn't be too long now. He nods. Gorski, how's the security looking? Got one man at the cave exit, and that's enough. As far as I'm concerned, automated security is strong there, and as long as we know the crossroad and the cove are clear, no one can sneak up on us. Also, got one man at the under passages, and he's been ordered not to open the gate no matter what. The last thing we need right now are those bloody lurkers sneaking up on us. Everyone else is up at the platform securing workers and tunnels. Good, good. If no one has anything else to add, that will conclude this council meeting. Actually, just one more thing, in case you weren't informed already, I admitted a new citizen to the station. That Shibon fellow? Yeah,
I think he will be a good addition to this station, and he and Wenzel are still at the range, but they should be done at any moment now, I believe. You put too much trust in your test, Tanner. All I care about is how he handles live action and how many points, and not how many points he got. Well, we'll find out soon enough. Best put him to work immediately. We need all hands on deck right now. Indeed. That's all. Vera, Górski. Okej, mamy tu jakiegoś Górskiego. Wenzel. An unexpected yawn interrupts Wenzel. He instinctively raises his left hand to cover his mouth, forgetting that he is wearing a respirator. A tiny smile creeps up on your face due to this very fact. Yet you understand that after so many hours of testing, these kinds of lapses tend to sneak up on people. He soon continues. Excuse me, all in all. Shimon, as far as I'm concerned, we're done here. I've got a few other things to do, but unless you'd like to have another go at the testing range, you have no reason to stay here any longer. Dobra, pominiemy sobie tutorial, bo ja go sobie zrobiłem i przejdziemy prosto do historii. I'm feeling pretty tired, and it's hardly a secret you are too. Besides, I can't wait to check out my new room. I have no doubt you'll like it. I have yet to see any newcomers complain. Nothing more to say than congratulations again, Shimon, and welcome to Southgate Station. And then go and get some rest. See you around, Wenzel. Okay. Dobrze, wchodzimy do gry. Tu mi się coś podświetla na jeden. Widzę jakieś notatki. Teraz spojrzymy na cały pokój, w którym się znaleźliśmy. Okej, to są nasze notatki, które najwidoczniej symbolizują dziennik zadań. Dobra, się robią za dziennik zadań. Talk to Councillor Tanner in his office in the Commons, level 3. Dobrze. Co my tu mamy? Mamy tu jakieś łóżko. Mogę zooma zrobić. Fajnie, mogę się przekonać w ten sposób pomieszczeniem. To jakiś syf został. To ma być mój fajny pokój. Tylko syf mi na stole zostawiają. I potem to jest na mnie, że to ja jestem brudas i syfiarz. Tak to jest. Dobra, skrzynka. Co możemy znaleźć w skrzynce? Nic. No w ogóle tak, domyślam się, że C, o właśnie, to będzie postać. To będą statystyki postaci. Tak w istocie jest. Action points 50. 50 punktów akcji. Domyślam się, że to będzie troszeczkę inaczej liczone niż w Falloutie. Movement points. O, mamy osobno punkty akcji i osobno punkty ruchu. To ciekawe. Zdolność leczenia 100%, zdrowie, tu są nasze statystyki, defense, tutaj mamy wszystkie. To jest dość szczegółowo rozpisane tutaj, moi drodzy. Ja mamy wszystkie statystyki ładnie opisane. Okej. Dobra, będziemy pewnie do tego wracać, już troszeczkę dalej zagłębimy w grę. Domyślam się, że oddalmy sobie tą mapę, okej. Pamiętam się, że pod I, tak jest, będzie inwentarz, można mówić inwentarz, to nie są zwierzęta. Ekwipunek, no. Niech tak będzie. Okej, tu mamy jeszcze jakieś półki, na półkach też nic nie ma, tu są jakieś szafki, od razu przeszukamy sobie wszystko. O, steampack, o tutaj nazywa się Health Hypo i bandaż. Bandaż przywraca 140 życia, przez 7 sekund, to znaczy w ciągu 7 sekund przywraca 140 życia. Zdrowie musi być na poziomie ponad 40%, żeby były efektywne. A hypo przywraca nam natychmiastowo 80 punktów życia. Kosztuje 10 punktów akcji, ale bandaże też. Dobra, weźmiemy sobie wszystko w takim razie. I może da się to przerzucić na pasek zadań? A, da się. Znaczy na szybki pasek dostępu. Okej, super, fajnie. Co tutaj w ogóle mamy na tym pasku dostępu? Stealth mode. Pickpocket. To może sobie przeniosę trochę dalej. Żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Burst. Okej, to pewnie zależy od broni, jaką noszę. Na razie chyba nie mam żadnej broni, tak? Mam shirt and pants. Podkoszulek i portki, tak fajnie. Dobra, druga szafka. Mechanical repair kit. Zestaw do naprawy.
przywraca do 150 punktów wytrzymałości przedmiotowi. Ej, no nie żartujmy sobie, że tutaj się bronie będą psuły. Jak tak, to będzie śmisznie. Patching Kit przywraca do 150 punktów wytrzymałości Fabric. Domyślam się, że... No właśnie, Letter Armor, te wszystkie... no, szyte rzeczy, że tak powiem. Mamy też flary. Dobra, weźmy sobie wszystko. I teraz tak, znalazłem tu jakiś pancerz. Padded Round, Letter Armor. O, zmniejsza mi perswazję, zwiększa mi stealth. No to widzę, że tutaj będzie ciekawie. Będziemy się musieli jeszcze nad takimi rzeczami zastanawiać. No ale przebierzmy się. Przebierzmy. Patching kity, to wszystko sobie zostawimy. Marmor mamy ubrany. Dobra, nie mamy tu już nic oprócz chyba komputera, z którym moglibyśmy nie, to było biurko. Przepraszam. Klucz do prywatnych kwater. SGS Credits, to pewnie jest jakaś waluta. This is the internal currency of the Southgate Station. A, tylko wewnętrzna, o proszę. I kompas. Red Needle points to the north. No jakby points to the south, to bym się zdziwił. Okej. Okay. A właśnie ciekawe, czy w sensie w jaki sposób points to the north, jak go mogę użyć. Nie wiem. Ciekaw jestem też, a tutaj mam chyba udźwig, tak? 12 na 180, czy to jest miejsce w plecaku? 3, 6, 9, 10. Nie, to musi być... Tak, to musi być mój udźwig. Nie no, udźwig aż taki duży? No dobra, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie personal computer jeszcze. Security scope, Szymon. Access level full. Personal messages. New personal messages, 2. Read message, key card from Wayne. Hey, I fixed your door so the key card should work fine now. In case you haven't found it yet, it's in your desk. See you around. Okay. Welcome from Tanner. Congratulations, you have passed all the tests we presented you in the past weeks and have now obtained full citizenship in Southgate Station. On behalf of the entire community, I welcome you into our fold. Visit me in my office in the Commons as soon as you've rested, so we can discuss your duties in the coming days. Okej, okay, no czyli mamy pierwsze zadanie, musimy odwiedzić. Czy to jest właśnie... Kompas, tak? Ja go używam teraz. A, mogę sobie włączyć kompas i teraz nad głową mam go. Tutaj mam ikonkę, że on jest włączony. This character can tell which way north is. I nad głową mam teraz czerwoną strzałkę, że tam jest północ. Ciekawe. Może przyda się, może będzie użyteczne w jakimś momencie. Co my tu jeszcze mamy w tych menu? Character sheet. A, okej, to jest to, co widzieliśmy przy tworzeniu postaci. Combat stats, to jest to, co jest pod C. Inventory. Crafting. Na razie nie możemy nic craftować raczej. No właśnie, to menu jest puste. Notes. Oddities. O, czyli to jest to, co mam zbierać, żeby dostawać punkty doświadczenia. Global map. Southgate Station, lower under rail. Okej. Okay. O, mogę sobie notatki robić na temat jakiegoś poziomu? Ha! Fajnie. Okej, okay, dobra, to jest bardzo ciekawe. Może okazać się użyteczne. Na przykład tam nie idź, tam jest 50 stworków. Tu jest interfejs i tu jest menu. Dobra, to zapiszmy sobie grę w takim razie. New 1. I wyjdźmy z naszego pokoju. Ten odcinek oczywiście będzie troszeczkę dłuższy, przez to, że tworzyliśmy postać, to też jest pilotażowy odcinek, więc zobaczymy, co się będzie działo. Jest tu strasznie ciemno, powiem wam. I ja w związku z tym, że jest ciemno, chciałbym spróbować wypróbować sobie flary. Jak takie flary działają? Okej, mamy N% szansy na trafienie taką flarą. Powiedzmy temu, chciałbym rzucić sobie tutaj.
Rzucam. Okej, ona się po prostu pali tu. No, można się tego było spodziewać po flarze. Okej, to są jakieś półeczki do przeszukania. Bardzo mi się podoba to, że wiadomo, że grafika tu jest mocno stylizowana. To nie jest żadna realistyczna grafika. To jest lekki pixel art, grafika stylizowana, ale muszę przyznać, że jest bardzo słodka. Podoba mi się. Podoba mi się, jak ten półmyczek jest tutaj animowany. O, flara właśnie zgasła. Jest przyjemna ta grafika. Okej, tam jest jakaś winda chyba. Czy tu jakoś biegać? Chyba się nie da. Sekundka, zerknijmy w opcję. Combat speed. Więc raczej nie. Nie widzę takiej opcji. No dobra. Tutaj są też jakieś drzwi. To jest jakaś łazienka chyba. Więc teraz na przykład mapami się rozszerza? Nie. To jest tylko poziom. Okej. Czyli ja tutaj nie mam jako takiej mapy miejsca, w którym jestem. Nie widzę też, co jest za tymi ścianami. To by sugerowało, że da się obrócić jakąś mapę. O, ta bym się w ogóle podświetla rzeczy. A, tu jest light switch. Okej, dobra. Dobrze, że sobie wcisnąłem tab. No, co tutaj tak ciemno? Nie włączył się światła, to jest pajac. I tutaj są jakieś prysznice. Tutaj już nic ciekawego nie widzę. Tu mamy jakieś drzwi, ale chyba zamknięte. Locked. I pytanie, czy jesteśmy w stanie je otworzyć. Gdzie jest nasz skill set? Jestem w... ukrytym się nie da. No teraz jestem ciekaw, jak użyć Event Combat Interaction. Nie, to jest Begin Combat. Block Action Buttons. Okej, to mi blokuje pasy. Nie wiem, chyba. Nie wiem. O, Hacking 50, żeby otworzyć te drzwi. Hacking 50. Ja nie mam żadnego wytrychu, więc to widocznie. Po prostu musimy mieć wytrych, żeby próbować otwierać drzwi. A my wytrychu nie mamy, to możemy się pocałować w nos. Dobra, zapalmy sobie światło, skoro już wiemy, że tu jest. Pokoju też sobie może zapalimy. O, od razu się to inaczej ogląda. Dobra. Inna bajka teraz. Tak mrocznie się zrobiło, jak światło nie było włączone. Dobra, wszystkie te, gdzie jest chyba czerwona kropka na zamku, to są zamknięte. No tak. Dobrze, tu już nic nie ma z tego, co widzę. Nawet jak podświetlam, to nic tu już nie zostało, co bym zwiedzić. No. Fucking 25, okej. Więc, dobra, poruszamy się windą do góry. Where would you like to go? Mieliśmy iść do tej oficer Tanner, więc się wybieramy na trzecie piętro. Commons and Cantina. Półeczki przeszukujemy od razu. O, tu jest otwarte. O, mogę zapalać i gasić świat. No, fajna zabawa. Serio? Aż takie rzeczy tutaj są, że mogę sobie odsłaniać wejście do toalety? O, z shiftem mam jeszcze dodatkowy pasek tutaj szybkiego dostępu. To mi się podoba. To była tylko toaleta, nic tu nie ma ciekawego. To jest stołówka. W stołówce na bank będziemy mogli z kimś pogadać. O, ile ludzi. Did you sleep through the earthquake? Hej, Szymon. Hej. My shift starts soon. To bierz się do roboty, człowieku. A scavenger was found in the mushroom cove. Had most of her hair ripped out and was somehow still alive, but died in the waste here. Czy odszedłem kotka? Zobaczmy jak... A, jest tu kotek! Zobaczcie, kotek! Kici, kici. Nie. Jaki słodziak! Kotek to mój przyjaciel. Ucieka przede mną. Chodź tu, kotku. Będzie na miniaturę.
Jak dręczę kota. Okej. Okay. Jack Quicksilver. Haven't seen you around here before. You stuck in this hole now as well? No, actually I'm new here. Name's Jack Quicksilver. Where are you from, Jack? I'm not a citizen of any place, if that's what you're asking. I travel around a lot, but when I'm not on a train, I spend most of my time in Core City. What brought you here in the first place? A lucrative business opportunity, but it slipped past me, unfortunately. Okay. What do you do for a living? Are you a trader? Among other things, yeah. Are you looking to trade? Show me what you got. Okej. Okay. Ten kolega ma na przykład wytrych, to jest pierwsze, co mi wpadło w oko. Tylko, że ja, panie... A, no tak, ja mam 200. Sekunda, nie mam broni. Ale kotek tam miałczy. Kichać broń. Ile chcesz za wytrych? Nie, jak to się robi? Requested. Okej. Okay. I'm currently looking to buy 2 special bolts and 2 crossbows. I don't give a shit, to be honest. Dobra. Jakbym miał dać mu te kredyty? Gdzie mam? Accepts. Nie bądź taki prędki. Ale ja mu nie chcę dać wszystkich 200. Chcę mu dać mniej. Jak mam mu dać mniej? O, shift plus left click to split. A widzisz, alt plus left click to transfer. Ok. Splitujemy sobie najpierw na 100, zobaczymy co się wydarzy. Dalej akceptuję, to nie chcemy w takim razie. No jeszcze sobie posplitujemy na 50. Okej, okay. Jak teraz dam trade? Zgodził się. No i fajno. Jak to teraz połączyć? O, przesunąć wystarczy. Dobra, to przesuniemy sobie wytrychy do paska szybkiego dostępu. Czemu mi się tutaj wyświetlił teraz? Dobra, panie złoty. What happened with that business opportunity? It's a business secret. If you're interested in doing some work, though, that's something I can arrange. What kind of work? Package delivery. I'll pay you in SGS credits, 100 pieces. You understand? Yeah, tell me the details. You know where the GMS warehouse block is? No. Never mind then. Can risk you getting lost with the package. Dobra. Tell me about the job you mentioned earlier again. Tell me the details. Yes, I know what it is. First, go to the barracks at the station platform here in SGS. This key will open one of the footlockers and the package will be inside. He hands you the key. Then the package to the warehouse block. Take the package to the warehouse block, to the building just south of the GMS compound. A man will be waiting for the package there and you'll get your money. All right. We'll not speak of this again until the job is done. Okay, teraz w notatkach powinno nam się pojawić zadanie. Retrieve the package from barracks at SGS station platform near the tunnel and take it to the warehouse south of GMS compound. Okay. No i dobra. O, sekunda. Zapiszę sobie grę. Ciekawe, czy mogę tak po prostu przeszukiwać lodówki, które są tutaj za barem. Jak sądzicie? Myślę, że nie, bo świeci się łapka na czerwono. A jednak mogę. When consumed, reduces all cold damage taken by 15%. Ciekawe rzeczy to są. Większa agility, takie tam. Ok. Zwiększając statystyki rzeczy. W ogóle ciekawe, że te wszystkie rzeczy mogę sobie po prostu przeszukiwać. Co to jest? Ok, barbecue. Hidden cabinet. Nie przepadam za rzeczami, które zwiększają moje statystyki na określony czas, ale być może kiedyś będzie to przydatne albo potrzebne, zobaczymy. Dobra, tu jest wyjście z kantyny.
Ja jeszcze spróbuję może z barmanem porozmawiać. Barmanem, no generalnie z tą osobą, która tutaj stoi za barem. Arlene. You met Arlene during your testing period. She's in a charge of food preparation and rationing. Oh. Ah, we used to make fun of Tanner's stupidity. Stupidly high standards when admitting new people. Not the end of the world if he got someone imperfect, we said. And here you are, bringing us earthquakes on day one. O, i mogę użyć swojej perswazji. Hey, couldn't have been me. I am perfect. So, do I get to eat some real food now that I'm a citizen? Well, aren't you a joker? Don't remember hearing you complain before. So, what do you need? Who's that dandy over there? Over there, that's Ethan Lanford. What can you tell me about him? He's a handsome man, huh? Comes to SGS from time to time, always dressed as sharp as a razor. He's always flirting with the ladies, no exceptions. I've seen him entertain quite a number of them. Well, myself included, with some unusual psionic tricks. Tricks? Well, he's a, whatchacallit, a temporal manipulator. It's one of those psi abilities, disciplines, whatchacallit. But the things he does, I've never seen anyone else do before. He can manipulate time, but only for specific objects, like slowing down a fly, or so it moves its wings in slow motion, or making things hover in air, and sort of stuff. It's our parlor tricks, fun and unusual. Good to attract the ladies. His good looks and charisma makes them stick around, though. That's his real magic. Know anything else about him? Where he's from? What does he do? Not much. He's talkative but reveals little about himself. When you think about it, no one knows where he's from or what he does. He usually comes alone, but maybe lives with a girl, maybe not. Depends. Always drinks fizzy water? Yes. Has that temporal manipulation thing going for him? Alright. Thanks, I have to go. Dobra. No też chyba porozmawialiśmy ze wszystkimi, tylko jeszcze nie z tym Ethanem. Ethan. Before you is a handsome young man whose attire portrays him as someone who prefers charm over harm. Whether he looks deceived or not, though, is a question that has yet to be answered. Okay. Are you Ethan Lanford? And you are? I'm newly admitted resident of the South Gate Station. Good, good. What can I do for you? Anything interesting going on? Not much, unfortunately. The cave-in has us all trapped in here, so, like a lot of the people, I'm waiting for the tracks to get cleared before I can move on. But it's not much of a problem. I've always liked this place. So, you're the traveling type. Yeah, let's just say I travel a lot. Okay. Why are you drinking fizzy water? Water is the best drink. The fizz simply makes it a bit more interesting. Okay. What do you think of the Southgate station? Oh, nie ta opcja drogowa. I have been here before many times and will return again if time allows. There are places where more fun can be had. Nothing tops Core City in that regard. At least not in South under rail. But Southgate Station is a place which I find most relaxing. It is a safe, well-defended station with civilized citizens. The earthquake sort of forced me to stay here, but I don't mind. Moreover, I'd rather be stuck here than at some low-life-infested bar, worrying whether someone is going to stab me in the back. Where will you be going after the rocks have been cleared? I'm thinking Core City. Probably Core City. But the life of traveler is unpredictable one. Okay. I have to go. No dobrze, chodźmy spróbujmy dotrzeć na to trzecie... A, jestem w sumie na trzecim piętrze. Spróbujmy znaleźć tę oficer Tanner. Z nią porozmawiać, tak jak to nasze notatki mówią i sugerują. A znowu słyszałem kotka. Słodki kotek. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Shiftem, znaczy tapem mogę sobie podświetlać, to bardzo fajna rzecz jest. Pod beczkę, co możemy zrobić z beczką?
Przeszukać ją. Beczki da się przeszukiwać. Dobra, dobrze wiedzieć. Jest jakieś biuro, to może być jej. Kurczę, zaschło mi w ustach od tego czytania. O, oczywiście przeszukamy sobie półki. Uuu, co tu mamy? Stabilizator pola elektromagnetycznego. Panie. Ale nic z tego nie mogę używać oprócz Bolt Triggera. O, antidote. To sobie we. Ej! Ha! Ty, dobra. Jak dam resume. Co się stanie? Wywali mnie do menu głównego? Nie, okej, pojawiłem się tutaj, gdzie ostatnio byłem. Z Ethanem już mam pogadane? Nie mam. Dobra, to zapytamy szybko. Who are you? Jeszcze raz tą rozmowę sobie odbębnimy, z nią też. Okej. Tam już byłem, tam nic nie było ciekawego. Zapiszmy sobie teraz tę grę. Albo nie, dojdziemy do tego biura, jeszcze raz sobie zapiszemy. Dobra, czyli stąd też nie powinienem nic zabierać. Jeśli podświetla mi się łapka na czerwono, to znak, że lepiej, żebym nie kradł. Nic się wcześniej nie stało, bo zwyczajnie nic nie wziąłem, ale w momencie jak biorę, to jednak mnie zauważają. Ale spróbujmy jednej rzeczy. Zapiszmy sobie grę. Override, tak jest. Teraz tak, wejdźmy w stealth mode, to nam nie będzie widzieć. Teraz spróbujmy coś ukraść. Antidotum na przykład. A, widzi mnie. Dobra. Czytajmy grę zatem i nie bawmy się już w takiego złodziejaszka. Wiesz, a jakbym spróbował ją okraść, to co by się stało? Mamy sobie stealth, pickpocket. Adrian Tanner. On sufficient skill. Okej, okay, czyli mam za mały pickpocketing, żeby go okraść. Dobra, to nie grzebiemy w takim razie. Po prostu trzeba z nim porozmawiać. The man behind the desk is Hadrian Tanner, the counselor who admitted you into Southgate Station. Even during your first encounter with him, he struck you as an unusual-looking individual. Setting aside his impressive stature, one finds it difficult not to notice how his thick, bushy hair and beard envelop most of his head. That, in addition to his opaque glasses covering his eyes, which you've never noticed him without, means that you can see very little of his face and its expression. His somewhat dirty scavenger outfit, which he wore earlier as well, clashes with the clean, finely furnished office, suggesting that Tanner probably does most of his work in the field. As soon as he finishes typing, he raises his head and reaches out to shake your hand. His big hand, tucked into dark brown gloves, makes yours seem like that one of a child in comparison, and you especially feel his large fingers to be twice as thick as yours. His deep voice feels distant and calming when he addresses you. Congratulations once again, Shimon. And welcome to our small community. You scored very well on our tests. No small feat that. I'm sure you'll turn out to be a valuable and respected citizen, but more importantly, I hope you'll find peace and kinship here, which are so hard to come by in the chaos surrounding us. I'll try my best not to disappoint. This is good to hear. I hope the earthquake didn't disturb you much and you were able to rest a bit from all the testing. For you have much work to do today. Events have transpired that require your attention. Are you ready for some field work? Heck yeah! Do I get to shoot stuff? Probably yes. Right on! First, you can have your weapon back. Look as at the armory should have it, and while you're there, you might want to drop by the shooting range. Since you'll be doing some field work today, it might not be a bad idea to warm up in case things get ugly. It's
Speak to Gorski and he's if he's there, he'll help you set up for some practice session. However, that is entirely up to you. Understood. And what is the field work you mentioned? Down in the tunnels below our station, just to the north of Crossroad Caves, lies a series of abandoned outposts. These outposts were built by another station a long while ago for the purpose of scouting and defense. In time, they fell to decay. I want you to retake them so that they might once again serve the same purpose. However, in order to do so, you will need to activate the main power generator that's located inside of inside one of them. Harold from engineering sector thinks he knows how to get the generator operational, so he should be your first stop after we are done here. As far as I'm aware, there are a total of 5 outposts plus the one with the generator. I don't know if it's possible to activate all of them, but try to activate at least 3. You may also want to talk to Jonas at the Crossroad Watchpost. It's down in the tunnels just outside the station. He'll be passing through there anyway. He's one of our most experienced scavengers, and he's probably seen more of South Underrail than any of us here. He'll surely have some useful advice for you. Okay. Why are we retaking these outposts? It is an important strategic position. Should certain factions attempt to encroach further into our zone of control. Besides, cleaning them out will also push some of the unwanted wildlife further away from SGS. So it is also beneficial in that regard. Wildlife? I understand that a few packs of roughhounds moved into the area, but you best talk to Jonas regarding that. He'll have more details. He knows that area inside out. Alright, I'll be off then. Oh, and one more thing before we go. Pascal, our station's chief physician, wanted to see you, so you should probably pop down to his office in the medical sector when you have the time. Got it, see you later. Okej. Okay. Dobrze, czy wszystko nam się zapisało? Tak, odhaczyła nam się rozmowa z radnym Tannerem, counselor, radny, prawda? I teraz tak, mamy tą paczuszkę i mamy tak, porozmawiać z Pascalem na poziomie medycznym i porozmawiać z Haroldem w inżynieryjnym i jak reaktywować ten generator, plus mamy jeszcze porozmawiać z tym Jasonem, dobrze zapamiętałem? Prawdopodobnie coś na J. Jak będziemy wychodzić z tunelu, będzie po drodze, więc będziemy się za nim rozglądać tak czy inaczej. Jeszcze sobie rzucę okiem tutaj, co jest w tych pomieszczeniach. Pewnie już nic specjalnie ciekawego tu nie znajdę. No, gasoline, mam benzyna, panie, bierzemy. Nie wiem, czy będzie potrzebne, ale bierzemy. Pisało, że jest, było napisane tutaj, jak najechałem na benzynę, że required crafting skills 20 of chemistry. Teraz pytanie, czy to jest, potrzebuje umiejętności chemicznych na poziomie 20, żeby wytworzyć benzynę, czy żeby użyć tego kanistra z benzyną, potrzebuje 20 punktów w umiejętnościach chemicznych. To jest dobre pytanie. O, kotek znowu. Dobra, to mamy tak, Medical and Psionics. Od tutaj się wybierzemy do tego Pascala. I będziemy go szukać, moi drodzy, następnym razem. Bo na dziś wydaje mi się, że już sobie zakończymy. To pięknie, bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. Wydaje mi się, że sobie zakończymy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo się cieszę. Prawdę mówiąc, podoba. Jestem zaintrygowany. O tak, zaintrygowała mnie ta gra. Może to będzie dobre określenie. I chętnie do niej wrócę i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Tak naprawdę nie wydarzyło się jeszcze nic. Bardzo zaschło mi w gardle od całego tego czytania. Też muszę przyznać, że nie mam zbyt wiele doświadczenia w czytaniu angielskiego na głos, więc trochę mi się plącze język, ale to nie ma znaczenia większego.
Tak jak mówiłem na samym początku, dajcie znać, co myślicie o tej formule, bo też wydaje mi się, że gdybym sobie najpierw czytał wszystko, a potem tłumaczył tam, wyciągał sens z tego i przekładał to na polskie, to odcinki by się sztucznie wydłużały. Ja nie wiem, czy chcę to robić. Może lepiej było, gdybym w ogóle ani nie czytał, ani nie tłumaczył. To też byłoby fajnie, gdybyście dali mi znać, bo to głównie jakby wysłuchacie, wyglądacie. Ja mogę robić tak czy inaczej, tak naprawdę. Ale chodzi o to, żebyście wy odbierali to jak najlepiej. W sensie user experience się liczy, prawda? Dobrze. Zatem, moi drodzy, jeśli wytrwaliście 50 minut około, z tego co widzę, całkiem nam się to przedłużyło, to przez to, że była postać tworzona, odcinek pilotażowy, wiadomo jak jest. Jest dłuższy, kolejne pewnie będą się wahać między 30 a 40 minut, tak samo jak obecnie w Falloutie, którego gramy. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do pozostawienia po sobie łapki w górę. Jeśli chcecie się czymś ze mną podzielić odnośnie w ogóle Under Raila, czy tego pierwszego odcinka, jeśli macie dla mnie jakieś rady, to oczywiście zapraszam do komentarzy pod filmem. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby mieć pewność, że żaden kolejny odcinek z tej serii, czy z Fallouta 2, w którego teraz gramy, czy też z Fallouta Tacticsa, którego też uruchomiliśmy, wam nie ucieknie. A na dziś ja już się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!